wracamy po przerwie. Jak drinki? Przepyszne. Przepyszne, tak jest, doskonałe. Moje trzeba bardzo orzeźwiające. Pan Dariusz dobrze chłopaków wyszkolił. Ja pana Darka poznałem na pierwszym stopniu barmańskim. Panie A Darku, proszę. Super robota. Słuchajcie, jakie jest wasze ulubione miejsce w Poznaniu, jeśli chodzi o koncerty, w którym graliście? Z tego, co mi się wydaje, chyba i Marcelinie również, tak jak się skonsultowaliśmy przed programem, to Minoga. Mhm. Najlepsze koncerty mieliśmy w Minodze, głównie za sprawą jednego z najbardziej genialnych akustyków w tym mieście, ponieważ mało kto radzi sobie z jakby takim składem, jakim my jesteśmy. Mhm. Jest dużo osób, jest pianino, tak. Tam jest zazwyczaj są pewne trudności. Ten człowiek po prostu jest geniuszem i nasz koncert był odebrany świetnie, mieliśmy pełny klub i no naprawdę ludzie się bawili. To był chyba najlepszy koncert, tak, jaki daliśmy w ogóle nasz takim pełnym koncert, jaki składem. Tak mi się wydaje. No. A gdzie teraz będzie was można usłyszeć w najbliższym czasie? Jutro będzie można nas zobaczyć w Przeźmiarowie, w 001 MotoCafe. Następnie 30 listopada w klubie pod Minogą. I tam będziemy. Wspomnianej. Tak. I tam będziemy występować zespołem z Łodzi, Little White Lies, którzy już 2 listopada wydają swoją pierwszą debiutańską płytę. Także polecamy i zapraszamy na koncert. Tak. Zapraszamy także do Łodzi, może ktoś chce się przejechać, bo my w Łodzi 2 listopada z nimi z kolei. Więc dokładnie. Może. Nie wiem, czy w Łodzi, ale na pewno jak będziecie w Minodze, wpadniemy z relacją, także widzowie będą mieli okazję zobaczyć. A prywatnie, gdzie lubicie chodzić w Poznaniu? Może jeśli chodzi o koncerty, macie jakieś ulubione miejsce na takie wieczorne wyjście, jako też to program klubowy, także możemy to odsłonić rąbka tajemnicy. To jest trudne pytanie, szczerze powiedziawszy, ponieważ nie wiem, jeżeli chodzi o mnie, to ja od jakiegoś czasu nie wychodzę. Nie, znaczy większość mojej zabawy jakby jest jakby zazwyczaj zogniskowana na koncertach, które gramy. Aha. Albo z jednym projektem, albo z drugim projektem. I to zazwyczaj są imprezy i to gramy różnie, w najróżniejszych. Jak jest wolne, to trochę odpoczynku tak, po prostu. Tak, tak, tak. A co do takich miejsc w Poznaniu, no klub za kulisami, tam zawsze na piwo bardzo chętnie, na Wodną, bardzo fajna knajpa. Ja w ogóle jestem gościem od knajp raczej niż od dyskotek i takich większych klubów. Nie? Natomiast jeżeli już mnie nosi, no to gdzieś raz na jakiś czas bywam i w Baker Street, i w Buddha Barze. Z racji tego, że znam może trochę ludzi stamtąd po prostu. Nie? Rozumiem. Ale nic poza tym. Marcelina w domu. To nie jest pytanie dla mnie. Ja jestem raczej tak, molem domowym. Ja lubię sobie usiąść, posłuchać muzyki, przeczytać książkę. Rozumiem. I odpocząć po całym tygodniu. Osiągnięcie, które was najbardziej satysfakcjonuje, jeśli chodzi o zespół? No to zdecydowanie jest konkurs Pyrka, przegląd rokowych kapel amatorskich, który odbył się w Resecie rok temu, tak? W zeszłym roku chyba. To była pierwsza edycja w każdym razie. Jakoś tak. Głównie dlatego, że to była pierwsza duża impreza, w której zajęliśmy jakieś miejsce i zajęliśmy miejsce drugie, wygrywając współpracę z Visual Heads, czego owocem będzie teledysk, który niedługo się ukaże. I szczerze powiedziawszy, wtedy mieliśmy 3 razy gorszy sprzęt, 3 razy gorsze umiejętności i naprawdę... Czyli poszło nam naprawdę całkiem nieźle. Nie spodziewaliśmy się, naprawdę. Więc myślę, że to chyba jest nasze dotychczasowe największe osiągnięcie. Moje kolejne pytanie będzie dotyczyło, no nazwijmy to, rozkładu sił w waszym zespole. Czy obecność Marceliny tutaj obecnej jest bardziej dekoncentrująca czy motywująca? A to różnie bywa, zależy od samopoczucia przede wszystkim. Raz. Dwa, zależy jak Marcelina się ubierze i tak dalej, no rozumiesz. Aha, rozumiem. To jest zazwyczaj i wtedy dekoncentrujące. Tak, trzeba by zapytać perkusistę, bo to on siedzi z tyłu, nie? I ma najlepszy widok. Ja zazwyczaj gram z przodu, więc nie muszę na patrzeć. Wiesz, zawsze odwracam głowę. Czasem może być pewne problemy. No, to może być pewien problem. Ale tak na poważnie to absolutnie nie. Znaczy Marcelina już od czasu tego castingu, który my zrobiliśmy na wokalistkę. Właśnie, bo chciałam spytać, czy znaliście się wcześniej, czy konsekwencją jakby tej znajomości jest zespół, czy po prostu... Mówisz o castingu, czyli tak. Już pytanie... Jeżeli chodzi o Marcelinę, to znaczy konsekwencją jakby naszej znajomości jest zespół, natomiast jeżeli chodzi o muzyków, tak, bo muzycy znali się wcześniej. Marcelina dołączyła. I to my byliśmy na tyle bezczelni, żeby zrobić casting na wokalistkę, casting... będąc nieznanym zespołem totalnie. Rzuciliśmy do sieci, że gramy to, to i to, przychodźcie. A ja czyli casting wyglądał tak, że wszyscy siedzieliście na kanapie, przyszła Marcelina i proszę coś zaśpiewać. Nie. Po prostu profesjonalnie. Tak. To opowiedzcie, jak wyglądał ten casting, jak już zaczęliście to... Dla mnie to było bardzo stresujące wydarzenie. Pamiętam, jak w ogóle dowiedziałaś się o tym castingu? Wrzuciliście do sieci i jak to... Tak. I pamiętam, że ja wróciłam do domu po pewnym czasie nieobecności i na drugi dzień stwierdziłam, że no,
nie mogę nie zajmować się muzyką, mimo że zmieniłam środowisko i stwierdziłam, że poszukam po prostu czegoś. Zespołów, które szukają wokalistów, wokalistek. No i tak trafiłam właśnie na Lolę. To był właściwie pierwszy zespół, do którego się odezwałam. Aha, no proszę. Odpowiedzieli mi, umówiliśmy się. Przysłali mi swój materiał, przygotowałam się z tego i pojechałam. Myślałam, że nic z tego nie będzie, ale jednak się udało. No ja muszę powiedzieć, dodać jeszcze jedną rzecz. Z naszej perspektywy to było absolutne olśnienie po prostu. Ponieważ my wcześniej mieliśmy 8-9 takich osób, że naprawdę ja zacząłem myśleć, że nikt w Poznaniu już nie śpiewa, że już nie ma na to żadnych szans. I miejscami naprawdę byliśmy bezczelni tam już. Czasami to po prostu było śmieszne. Nie, dziękujemy. No, ale mówię, Marcelina, za, no pierwszy strzał, nie? Już nawet rozważaliśmy to, pro forma przesłuchaliśmy jeszcze jedną osobę po Marcelinie, ponieważ no, byłoby niegrzecznie, gdybyśmy tak nagle powiedzieli, nie, nie, dzięki. Ale wszyscy wiedzieli. To jak się patrzyło po muzykach, graliśmy, jak ona śpiewała, to widziałem uśmiechy na wszystkich twarzach, już była wiedziałem, że ona... Yes! Dokładnie, wszyscy się po prostu ucieszyli, że Marcelina spadła. Powiedzcie, czy wolicie kameralne występy, czy nazwijmy to masowe? Chodzi mi o to, czy jakby im więcej ludzi, tym dla was większa energia i tym lepiej się czujecie, czy jednak... Czy wiadomo, każdy muzyk chciałby, żeby jak największa liczba osób słuchała, ale chodzi o to, jak się... To co wolicie? Czy takie kameralne właśnie, gdzie mniej osób wejdzie, jest to takie bardziej intymne, czy... Jeżeli chodzi o atmosferę, to zdecydowanie wolę grać w mniejszych klubach, gdzie jest powiedzmy bardziej intymnie. Przygaszone światła i to nadaje taki klimat, który myślę, że pasuje do naszej muzyki. Wolę jednak, kiedy jest więcej ludzi, dlatego że mniej się wtedy stresuję. Łatwiej mi się występuje przed większą publiką niż przed mniejszą. Rozumiem. A jakby was spytać, jakie macie motto jako zespół, to co by to było? To jest trudne pytanie. Zresztą to pytanie, które mieliśmy wskazać jako niewygodne, ale zapomniałem o nim. Nie? To teraz już nie możemy go wykreślić. No nie wiem, czy jesteśmy w stanie za cały zespół mówić tak naprawdę, jakie jest motto. Chyba nie posiadamy jakiegoś motta. Przede wszystkim... Słuchajcie, przyjdziemy na relację, proszę się przygotować z tego pytania. Zadam je. Także zobaczymy w trakcie. Dobrze. A czy tworzenie zespołu na tym etapie wymaga od was jakichś poświęceń? Na pewno. Dużo wolnego czasu jednak poświęca się na... Nawet nie tylko próby z zespołem, ale próby indywidualne, czy na tworzenie, pisanie. I no, staram się tak co najmniej godzinę dziennie poświęcać czasu na to. Ja, no, według mnie to zdecydowanie to jest poświęcenie mimo wszystko. Znaczy ja mówię ze swojej perspektywy i myślę z perspektywy także co najmniej dwóch osób jeszcze z zespołu, gdzie mamy po jeszcze jednym projekcie i tak naprawdę przez Lolę wybraliśmy jakąś tam drogę i próbujemy poszerzać swoje muzyczne horyzonty i grać mimo wszystko, i grać po prostu do oporu. I tak jak Marcelina mówi, to nie są tylko próby, ale to też no, nie stać nas na technicznych niestety. Musimy wozić sprzęt, podłączać, nagłaśniać, zwozić. To jest dużo czasu jednak. Kupa czasu, nie? Trzeba się wcześniej wyrywać z pracy, potem kombinować z tymi szefami. Dokładnie. Wiecie, nie? To są po prostu takie wolne jazdy brać, czasami, wolne brać specjalnie na wyjazd. Nie? Ale... To jest opłacalne moim zdaniem. Dodaje szczęście, przynajmniej, nie? Ja się czuję dobrze. Zdecydowanie, zdecydowanie. Plany na najbliższą przyszłość, czyli na pewno teledysk. Teledysk, koncerty. Koncerty. Przede wszystkim. Pokazać się po prostu jak największej publiczności. Tak. Chcielibyśmy w jakieś większe właśnie miasta Polski uderzyć, no Łódź jest poza Gdynią, dobra, Szczecin. I poza Szczecinem. Tam właśnie takim trzecim miastem, gdzie występujemy, gdzie będziemy mogli się takiej publiczności z zewnątrz pokazać. No i festiwale, te duże festiwale. W końcu trzeba zacząć atakować duże festiwale, no bo od nich jest droga tak naprawdę dalej. Można trafić do szerszej publiczności. Dokładnie tak. No i to jest ten plan genialny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Wam również dziękuję. I zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.